Jak ogarnąć teorię brążteda na konkretnych przykładach. Żeby to wszystko dobrze pojąć, warto zwrócić uwagę na to, co najczęściej na maturze się pojawia, no jakby nie patrzeć, jest tym naszym domyślnym środowiskiem, czyli woda. I teraz rozpiszmy sobie taką reakcję, która będzie dla nas domyślna i w której tylko będziemy coś modyfikować. Mam tutaj na myśli sytuację, z jaką mamy do czynienia w wodzie czystej, takiej bez jonów, czyli mamy tutaj autodysocjację wody. To oznacza, że jedna cząsteczka wody reaguje z drugą cząsteczką wody, i tutaj właśnie będzie będzie oddany cały sens teorii Brønsteda. I zapisujemy strzałkę, wystarczy spokojnie do matury strzałka w prawo oraz świadomość tego, że jest to proces równowagowy. W ten sposób po prostu będziemy wszystko mieli prawidłowo, niezależnie od tego, czy to faktycznie jest proces równowagowy, bo prawidłowa strzałka na maturze ta jedyna to jest strzałka w prawo. Teraz jedna cząsteczka wody oddaje po prostu swój proton do drugiej cząsteczki wody. Proton, czyli H+, cząsteczka wody przyłącza proton, czyli staje się H3O+, tak zwanym jonem oksoniowym i do tego jeszcze mamy drugą cząsteczkę, która była wcześniej H2O, a teraz staje się jonem OH, ponieważ oddaje jeden swój proton. Czyli zamiast dwóch atomów wodoru tutaj znajduje się jeden, no i też ładunek jest ujemny. I to, co możemy tutaj zauważyć, to, że ta pierwsza cząsteczka wody, którą tutaj mamy, była w stanie przyjąć proton. Ta, która jest tutaj po lewej. To będzie nasza zasada. Zasada numer jeden, bo jest po lewej stronie jako pierwsza. Natomiast druga drobina, którą mamy po prawej stronie, H3O, ona, z kolei, gdybyśmy odwrócili ten proces, byłaby w stanie oddać proton. A skoro jest w stanie oddać proton, to znaczy, że jest kwasem Brążteda, kwasem pierwszym. I to, co tutaj zrobiliśmy, to jest ta pierwsza tak zwana sprzężona para kwas zasada Brążteda. Pierwszą taką parę właśnie sobie oznaczyliśmy, czyli widzimy, że pomiędzy nimi jest różnica o jeden proton dokładnie. A teraz zwróćmy uwagę, co nam pozostaje. Pozostaje nam cząsteczka wody, która oddaje proton. Skoro jest w stanie oddać proton, to znaczy tyle, że jest po prostu kwasem brążteda. Możemy sobie podpisać jako K2, kwas numer 2 w tym miejscu. Natomiast drobina, która tutaj powstaje w wyniku tej reakcji, OH-, jest w stanie tylko przyjąć proton, a zatem jest zasadą. Zasadą numer 2. I tutaj mamy drugą sprzężoną parę kwas-zasada-brążteda. I teraz trzeba umieć do matury płynnie szukać tych par sprzężonych kwas-zasada. Jak również trzeba po prostu widzieć te zależności na zasadzie przyjęcia oddania protonu. I teraz bardzo ważną sprawą jest to, że woda, w zależności od tego, na co trafi, może zachowywać się jako kwas lub zasada brążteda, czyli jest tak zwaną drobiną amfiprotyczną. Bardzo ważna właściwość, i teraz warto mieć na uwadze to, że każda reakcja, jaka pojawia się na maturze, to jest zawsze woda i coś. I od tego warto zacząć. Jeżeli mamy dowolną drobinę, która ulega reakcji, w której będzie przyjmować bądź oddawać proton, mamy Tutaj zawsze reakcję z wodą. To w wyniku tej reakcji powstanie nam jakaś drobina, załóżmy, że w tym miejscu to będzie A, powiedzmy, że X, plus i dodatkowo powstaje nam w tym momencie OH-. Minus. Jak sobie to rozklinić, co jest tutaj kwasem, co jest zasadą brążteda, i tak właściwie jaką funkcję pełni ta drobina X po lewej stronie? Porównujemy sobie tą drugą reakcję zapisaną niżej z tą pierwszą i widzimy, że mamy tutaj dokładnie taką samą zależność. Tutaj jest kwas brążteda, tutaj jest zasada. Możemy przyporządkować im numerek. No, tutaj wcześniej był dwa, ale dajmy teraz, że jest. 1, bo od tego zaczęliśmy. I teraz tak, skoro po lewej stronie znajduje się kwas brążteda jako woda, to musi on zareagować z zasadą brążteda Z2. To będzie zasada brążteda, która w tym miejscu przyjmie nam proton. Tak naprawdę byśmy mieli tutaj drobinę HX, w sensie, że zawierałaby o na atom wodoru, jeden proton więcej. Czyli mamy tutaj dokładnie K2. Kwas 2, dlatego, że gdybyśmy odwrócili tą reakcję, to wtedy to HX jest w stanie oddać proton. I w ten sposób to trzeba było sobie rozkminić. Gdybyśmy mieli odwrotną sytuację, czyli Woda reaguje z jakimś x i w wyniku tej reakcji powstaje nam nic innego jak po prostu H3O, i do tego jeszcze dodatkowo powstaje nam tutaj powiedzmy, że x no to widzimy od razu, że tak. Mamy tutaj na pewno definitywny kwas Brążteda. H3O, jest w stanie tylko oddać proton, więc jest kwasem Brążteda. Jak odda proton, staje się cząsteczką wody, więc będzie w tym kontekście zasadą Brążteda. No i na tej podstawie możemy też sobie oszacować, że kwas który tutaj jest, x, to jest drobina, która jest w stanie oddać proton, więc po prostu możemy jej dopisać ten proton, czyli tutaj to będzie hx w tym miejscu. Dlaczego? Ponieważ x- minus tego protonu nie będzie mieć i to będzie właśnie różnica między tymi dwoma drobinami. To będzie nasz kwas numer dwa, no i w kontekście tej reakcji x- minus będzie zasadą Bronsteda, czyli trzeba wiedzieć, jaką rolę pełni dana drobina. I to jest taki naprawdę najprostszy patent, najprostszy kruczek, ponieważ zawsze w tego typu reakcjach na maturze jest woda i coś, więc jak jesteś stanie oprzeć to na podstawie tutaj wody, no to wtedy wszystko, ale to wszystko będzie się ładnie zgadzało. Zerknij śmiało na dalsze treści na kanale, są darmowe i dostępne bez reklam, a jeżeli chcesz dołączyć do grona moich kruczków, czyli subskrybentów, to również serdecznie zapraszam.